Halo, halo, hej, cześć, mano wszystkim ludzie, z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek Mountain Blade Warband. I tak jak w poprzednim odcinku zakończyliśmy na rekrutowaniu naszej armii, tak w tym odcinku, oprócz tego, że zapomniałem sobie dać nazwy rodu, co już to naprawiam, tylko właśnie, jaką by tu nazwę rodu sobie dać? Myślę, że skoro jestem brunetem, brodaty, oraz, że pochodzę ze Śląska, to myślę, że najlepszą nazwą dla rodu, z którego będzie się wywodzić nasza dynastia, którą my zapoczątkowaliśmy, będzie symbol prawdziwy Śląska. Węgiel. To jest Patryk Węgiel. Niech tylko jakieś lenno zdobędziemy, to będzie hrabia Patryk Węgiel. Czyż to niedostojne? Zaiste. A więc dobra. A więc teraz szukamy jakichś patałachów, o właśnie takich, których goni właśnie nasz hrabia, no, którego zgubiliśmy. No niestety, no, nie udało się. Jesteśmy bardzo wolni. Mamy, naszą prędkość wynosi 4,8, teraz 3,4. A dlaczego? No bo nie mamy w ogóle kawalerii. Jesteśmy samą piechotą. Jakby to w Wiedźminie było, biedna, pierdolona piechota. Rozbijmy obóz i odpoczywajmy nad tą rzeczką, która nie mam nazwy. No ale dobra, lećmy do Uxhall. Brzum. I odwiedźmy arenę. Czy gdzieś tu są jakieś turnieje? Tak, tak, tak. W Baje? Nie, to za daleko. To daleko, za daleko. Okej. To może mi chociaż pozwolicie wioskę. Najpierw wybierzmy się do Childe. Tak, do Childe. Może tam jakiś rekrutów złapiemy. Damn, son! Czemu ja o żadnej kampanii wojskowej nie wiedziałem? Bo co, bo nie mam lenna? Wielce prawdopodobne. Ale lecimy! Już mamy prawdziwy cel w życiu. Dobra, myślałem, że będzie jakaś ta... wszyscy się zebrali na plądrowanie wioski? Nie. Chwila, czemu nikt nie atakuje tego Wegira? Chwila, lokacje, frakcje. Spadia. Toczą ze sobą wojnę. Dlaczego wy nie walczycie? Co to za... Co to za jakaś czarna magia? Halo, wy go nie widzicie? No. Czas stoczyć prawdziwą wojnę! Prawdziwa bitwa z prawdziwego zdarzenia! Bojar Kupiła. Jak brzmi imię two, panie? Jeżeli dojdzie do starcia, będę wiedział, z kim walczy. Jestem Patryk Węgiel, panie. Zapamiętaj to imię, bo jeszcze sporo o mnie usłyszysz. Jestem Bojer Kumpina, wasal, którego wspiera Lord Królestwa Węgierów. Jestem też panem ziem, do których należy zamek Drmaruk. O co chodzi? Powiem to tylko raz, Bojar Kupima. Poddaj się lub gini. Niech będzie, broni się. Nasza liczebność wynosi 251 do 64, z czego na pewno większość umrze z moich. Ale patrzcie teraz na to, lordowie z całej Swadii zebrali się na epicką wyprawę wojenną. Halo, myszka mi przestała działać. No, to teraz to będzie ciekawie. Chwila, bo nie, ja to muszę zapauzować. Halo, halo. Nie mogę tego zrobić, więc inaczej. Bo nawet nie mam jak przełączyć nagrywania. Halo, działa ta myszka? Działa, dobra. Lekki nieogar. Myszka mi przestała działać, musiałem wyjąć ją z portu USB i włożyć na nowo. Ale tak jak mówiłem, wszyscy lordowie z Królestwa Swadii zebrali się, żeby połączonymi siłami odbić Dirim, a przy okazji wymordować każdego napotkanego Wegira. A to się stanie właśnie teraz, albowiem Bojar Kurpima, czy jak on tam się zwał, nie wiem, co się stało, chyba AI coś nawaliło, ale nieważne, nie wyciągajmy lancy. Jep, po prostu zarżnijmy tych Wegirów, tych śnieżnych bandytów, tych lodowych obdartusów, frumak! Ktoś tu musiał heroicznie umrzeć. Rycerstwo Swadii, mimo iż nie na swoim terenie, bo to jednak są góry, czyli przewaga defensywna. Tak, przewaga defensywna. Chciałem powiedzieć coś innego, ale no wyszło jak wyszło. Dynamiczny komentarz czasami tak
się kończy. Mimo iż nie jest to nasz teren, to nie dajemy sobie po tym poznać i nasza kawaleria po 90-stopniowym wręcz stropie z góry dalej ciśnie wszystkich, których tylko napotka. Patrzcie na to, patrzcie na to. Patrzcie na tego konia, on skacze po tych skarpach jak górska kozica. Co jeżeli to nie jest koń, tylko przebrana kozica górska? Co jeżeli... O, tutaj mamy bojara Kupimę, który jako jedyny chyba w swojej armii nie jest na koniu, ale ma berdysz. Berdysz, który bardzo utrudnia wszelkie manewrowanie, albowiem gdy tylko zbliżymy się do konia wielmożnego bojara Werginy, Kupimy, whatever, to no dostanie, nasz koń dostanie po prostu po ryju. Jednakże ja umiem mikrować, ja umiem zadawać cięcia i dlatego właśnie cięciem pod oko, obcinając przy okazji brewki, zabiłem tego konia, a teraz przybyły uzupełnienia, czas dobić bojara Kurpimę, który heroicznie się dzieli swoim berdyszem, dzielnie blokuje wszystkie ciosy od mojego miecza, zwanego Excaliburem, albowiem podarowała mi go panna ładna płatnerka, gdyż kupiłem to od płatnerki, dlatego, że był wyjątkowy. I właśnie tak zakończył się w tej bitwie los bojara Kurpimy. Awansowaliśmy na 10 poziom, a my dalej masakrujemy wojska. Zginęło naszych, dopiero 5. Ich już 34 i ciągle ich ubywa. Ichże Wegirów. Tutaj jakiś łucznik górski, góral jakiś, próbuje coś uskuteczniać swoim łukiem, ale mu się to nie udało. Nasz koń i ściśle majestatyczny sunie. On wjeżdża jak ta dżdżownica. Patrzcie na te kocie ruchy, patrzcie na te ułożenie kopyt. To jest prawdziwie wychowany w górę koń. Koń albo kozica. I chyba ta bitwa niedługo dobiegnie końca, bo zostało tylko dwóch wrogów. Z czego jeden jest tutaj i my go zabijemy za pomocą naszej kozicy, którą nazwiemy Gertruda. Tak, ten koń się będzie nazywać Gertruda. Dopóki nie umrze, dopóty będzie nam służyć. Dobrze, Gertruda, dobrze, dobrze. Nas zabito 5, Jeremus oczywiście dostał po ryju. Jakiś lepszy teren? Proszę, nie chcę gór. Dobra, jest dobrze. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Taki teren na pewno nam się przyda, albowiem właśnie w takim terenie możemy użyć naszej lancy, zwanej... Nie wiem jak nazwać tę lancę. Halo, piszcie propozycje w komentarzach, jak mam nazwać tę lancę, albowiem ta lanca jest, no, moją lancą. O, widzę tu kawalerię jakąś. No i taka piękna szarża była. Ale dobra, nic to. Wegirowie wystawili swoją kawalerię, oczywiście nie udało nam się w ogóle ani jednej szarży przeprowadzić. Jednakże wyciągamy Excalibura i ciachamy. To jest po prostu... Excalibur jest świętym mieczem, to już zapewne wiecie. My go podjebaliśmy od grobowca króla Artura, który założył właśnie Królestwo Swadii. I to jest właśnie wersja Excalibura, którą dostał od pani z jeziora. Tak, tak było, tak było. To jest legendarny miecz, to jest jedno z insygni władzy nad Karaldią. A jako iż my je dzierżymy, tak, my jesteśmy prawdziwymi, jeszcze nieprawdziwymi, ale my wiemy o swojej tożsamości. My jesteśmy tak naprawdę prawdziwym, prawowitym władcą Karaldii, o czym świadczy właśnie miecz zwany Excaliburem, który jest właśnie, jak mówiłem wcześniej, jednym z insygni władzy cesarskiej nad Karladią. Więcej insygni znajdziemy zapewne na przełomie tej wspaniałej kampanii, albowiem to właśnie taki jest cel Mountain Blade Warband, zebrać wszystkie insygnia władzy i zdobyć tron Karladii. Więc dobrze, zniszczyliśmy bojara Kupimę, który zbiegł jak ten cieć z pola bitwy. No niestety nasi sojusznicy zabrali wszystko, my niestety dorwaliśmy się tylko do jednego. Oni dalej nas uważają za śmiecia i w sumie im się nie dziwię, my jesteśmy takim
panem bez ziemi. Jesteśmy taką, no jak to była ta szlachta, co pracowała u innej szlachty. My jesteśmy gołotą, o tak, gołotą jesteśmy. No i my się tylko dorwaliśmy do zwłok pierwszego lepszego wygirczyka i zębami odgryźliśmy te zbroje, bo dlatego jest w nędznym stanie, i tę czapkę nomadzką odgryźliśmy od głowy, którą przyczepiliśmy do boku właśnie Gertrudy, tak jak Geralt z Rivi przypinał trofea odciętych głów swoich potworów, których ubijał. Ale nic to, nasze jednostki wymagają awansu. I proszę bardzo, mamy pierwszego swadjańskiego piechura, to się ceni. Déjà Vu weszła na nowy poziom. Kim ty jesteś? Déjà Vu, ty mi powiedz, nieważne. Déjà Vu, czym ty jesteś? Czujność, wyszukiwanie drogi, tropienie. Czyli ty jesteś taką traperką. Dobrze, więc tobie idziemy w inteligencję czy zręczność? Inteligencję, tak. Ty będziesz naszą logistyczką. Wyszukiwanie drogi, czujność, taktykę. Początkową przewagę w walce o 1. Nie wiem co to jest, ale tropienie, szkolenie. To jest osobista umiejętność, ale... oddaję trochę... No to nasze bardziej się przydaje. Logistyka? Nie, to jest umiejętność przywódcy. Kurde, za mało masz inteligencji, Déjà Vu, za mało masz inteligencji, za mało jesteś inteligentna. No ale w sumie czego się dziwić, kobieta, murzyn, no, to nie może być inteligentne. Dobra, więc dajmy jej żelazny cios, potężny, żelazną skórę, potężny cios i jako już używa kija, no bo kija to taki, wiecie, smak kija, taki samochód. Ona używa łuku i laski, śmieszne słowo. Śmieszne sformułowanie. Masz tutaj czapeczkę, Déjà Vu, żeby ci się... A teraz to wygląda naprawdę jak jakaś męska wersja barbarzyńcy to? Barbarzynka? Czy po prostu barbarzyńca kobieta? Chyba znowu tak jak z rycerzem, po prostu barbarzyńca. No ona jest po prostu barbarzyńcą, dzikusem, który wyszedł z pola bawełny. Uciekł wręcz. Dobra, my też mamy level, więc wykorzystajmy go. My wykorzystamy go na co by go tu wydać? To jest dobre pytanie. Wydamy go chyba na potężny cios. Albowiem potężny cios nam się przyda i ciśniemy tutaj broń drzewcową. Broń drzewcowa bardzo nam się przyda. Dlaczego? No bo właśnie z tej lansy będziemy mogli tam szybciej ich atakować. Grupa wieśniaków. Dobra. Dirim jest pod oblężeniem. A więc dobra. Czekamy aż... O! Nawet król Harlus się przyłączył do naszej kampanii wojskowej. Fakt, że nie dostaliśmy nawet rozkazu... A nie, to tam się nie bijemy. Coś chyba AI nawala, bo w ogóle nikt nie chce pomóc. Ale dobra, przystąpiliśmy do szturmu na Dream. Zbliż się do... Tak, dąż do następnego szturmu. Uwaga, podbijamy Dirim. Musimy odzyskać etniczne, swadiańskie ziemie. Kurde, czy to jest to, o czym myślę? Czy to jest wieża oblężnicza? Niestety tak. Bardziej preferowałbym w ogóle wyłamanie muru miną. Jednakże to jest dopiero w Mountain Bate ogniem i mieczem. Zbliżmy się do tej właśnie przedcudownej konstrukcji, jaką jest niewątpliwie wieża oblężnicza. I zacznijmy ją pchać naszą mentalnością, naszą mocą Jedi. Zacznijmy ją pchać. Tak, ale tutaj widzę, że jest dużo wygirczyków. A wiecie co ja zrobię? Nie mam łuku niestety, niestety nie mam łuku. Jednakże wezmę lancę. Dlaczego rodak, dlaczego bierzesz lancę? Nie jesteś na koniu, ty idioto głupi. Otóż, ja się schowam tutaj. Mój, to coś, co jest przede mną, klapa ta, ten na nawiasie, ochroni mnie przed strzałami z łuku. A ta lanca, to proszę no. Przecież ja tym będę dźgać jak Spartanie pod Termopilami. Tak jeb, jeb, nadziaj się, nadziaj. Tak, tak będzie, tak będzie. Ale nie ma to jak piąty odcinek? Piąty czy szósty? A my już przejmujemy miasto i mamy całkiem dobrą armię. Jak na pryzmat innych lordów mamy naprawdę dużą armię. Fakt, że jest to kompletne nubki to są i w ogóle nie są przystosowani do walki, ale hej, każdy kiedyś musi umrzeć. A daleko jeszcze? No troszeczkę. Jednakże, czy odważnym będzie stawanie w pierwszym boju? Myślę, że najbardziej jest to heroiczne zachowanie,
Patrzcie, jak dostojnie i etnicznie wyglądamy. Jeszcze z tą tarczą. Dobra, a więc wszystko, klapa opada, mury runą, runą i pogrzebią stary świat. Halo? O, tak, halo! Dobra, wyciągamy nasz miecz. Wyciągamy znowu, o! O tak, wyciągnijmy ich na zewnątrz. Tak, o tak, tak, tak. I proszę bardzo, przystępujemy do szturmu, czekaliśmy tylko na to. Oni wiedzieli, że nadciągamy. Przystępujemy zatem do szturmu na Dirim i wszystko się rozpoczęło. Rozpoczął się mord, rozpoczęła się rzeź. Musimy się tylko przedostać. Jeżeli tylko się przedostamy przez tę wyrwę i zabijemy tych początkowych strażników, którzy tutaj bronią heroicznie, bo heroicznie, jednakże nieefektywnie tego muru, gdyż są po prostu za słabi. Gdy tylko ich pokonamy, staniemy otworem przed zdobyciem miasta. Pomożmy hrabiemu Despinowi tutaj w zwycięstwie. Hrabio Despinie, tak, dziękuję hrabio Despinie. Twoja pomoc była nieoceniona. Gdzie teraz wy idziecie? Tam już jest zamknięte. Gdzie wy kurde idziecie? Czy tam jakoś się przedostanę? Wątpię. A więc kawaleria atakować po prostu. Nie, źle klikłem. Czy tam kliknąłem? Nieważne. Ile nas zostało? No, w ogóle od moich ludzi to jest, są tylko 4 osoby, z czego 2 już są ranne. Wroga jest tylko 20 osób, z czego w samym Dirim jest chyba niespełna 80, więc ta kampania naprawdę ma sens. My naprawdę to wygramy, tylko czy możemy się jakoś przedostać tam dalej? Bo tutaj widzę, że każdy już ma wyrąbany na to, co się dzieje. Gdzie ci przeciwnicy? Halo. Dobra, widzę. Zacznijmy mord, zacznijmy rzeź, zacznijmy ciachać. Zajdźmy ich od tyłu jak pedał jakiś na prysznicu w więzieniu. A raczej pod prysznicem powinno się mówić. A to mój, a raczej mój sojusznik. Tutaj nas rzucają kamieniami. Tutaj nawet nie ma regularnego rycerstwa. To są zwykli chłopi. Chłopi połączeni z milicją obywatelską, którzy po prostu chwycili za to, co mieli pod domem. Ten to w ogóle już ma wyjebane na wszystko. Coś tu się dzieje dziwnego. Tutaj patrzcie, no drwale, ale ich, tych drwali jest trochę dużo. Nie, akysz, akysz. Jak zobaczymy pański krzyż, akysz. No drwale, traperzy, myśliwi. No cuda nie widzę, no tutaj nie ma regularnego wojska. Oni nie mają szans z doborową, zawodową armią Swadi. To jak powstanie warszawskie. Powstali chłopi, myśleli, że mają broń i mogą złapać Pana Boga za nogi. A tu przyszli Niemcy i posprzątali. Była rebelia, nie ma rebelii. Jeremu znowu jest ranny, a to ci dziwota. Swadiański bojówkarz jeden ranny, okej. Okay. Ale zdobyliśmy miasto przynajmniej, tak? Tak, Dirim jest nasze i to jest wspaniały moment do zakończenia tego odcinka, także dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, ten komentarz dzisiaj był naprawdę żywy, mam nadzieję, że też wam się podobał, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i pamiętajcie, nazwa dla lancy, dużo łapek w górę i powodzenia w komentowaniu, lajkowaniu, oglądaniu przyszłych serii, bo mogą być naprawdę ciekawe, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!